Dzień dobry widzowie, a raczej powinien powiedzieć dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zostaniemy maleńcami, zostaniemy dziećmi, ale też nie tylko ja będę dzieckiem, ale też wszystko, co nas otacza, będzie dzieckiem. Czyli zobaczcie, na przykład mamy tutaj takiego moba, no i zobaczcie, jak ta świnia wygląda. Boże, jakie to jest malutkie, wy to widzicie? Na przykład ta świnia, jest, jakie to jest małe wszystko. No i mamy, jesteśmy na specjalnym świecie, gdzie dosłownie wszystko jest małe, więc dzisiaj będziemy sprawdzać, jak wygląda świat dzisiaj jest takim małym bobasiem jak ja. Widzicie, no ja jestem mega mały, więc widzowie, wow, to będzie śmiesznie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę. Rozpoczynamy, dobra, mamy babeczkę, która mówi nam: dzień dobry, witaj, dzień dobry przyjacielu, musisz spojrzeć na siebie, jesteś teraz dzieckiem, jesteś bardzo piękny, tak nam tutaj mówi. No dziękuję bardzo, no i ona tutaj nam mówi, że możemy sobie pochodzić po parku i poszukać nowych przyjaciół, więc może może znajdziemy informacje, jak skraftować sobie nowe pojazdy i itemy, które mogą być nam potrzebne jako dzieci, więc dobra, no mamy dzisiaj misję, musimy zostać dzieciakami, zostałem dzieckiem, ale też, no wiecie widzowie, no musimy sprawdzić całą zawartość, którą tutaj jest dla nas, która jest przygotowana. Patrzcie, jaki kurczak! Ej, kurczaki już w ogóle są małe! Jaka panda! Patrzcie to, jakie to jest małe, przecież ja od tego jestem 3 razy większy, w sensie mimo jak stanę tutaj, to nie jestem większy, ale tak to wygląda na kamerze. Ja nie mogę, jaki malec! Patrzcie, no nie mam bambusa, no coś nie mogę dać. Nie dam ci, bo nie mam. Unimum, dobra, idziemy dalej. Patrzcie, jaka krowa! Co jest w ogóle? Jakie to jest wszystko małe i fajne. Dobra, musimy sobie pochodzić po tym świecie i pooglądać, co my tutaj mamy do znalezienia. A więc dobrze, chodźmy może. Zobaczcie, jak mi ręka macha. Jakie to jest dobre. Okej, mamy też łódeczkę, mamy tutaj jakąś wodę. No raczej jak do wody wskoczymy, to nic się nie stanie. Chociaż ja jeszcze nie umiem pływać. Ale dobra, chodźmy jeszcze sprawdzić, co się dzieje tam dalej. Patrzcie, bo tam coś jest. Tam jest crafting. Ej, dobra, muszę iść to sprawdzić, bo tutaj się craftuje podobno jakieś rzeczy. Więc ja jako malec muszę tutaj craftować wszystko, co się da. O kurde, patrzcie, wózek sklep... Co ty gadasz, tym się da jeździć? Ja, patrzcie, mam wózek sklepowy i mogę nim jeździć. Patrzcie, jako malec to ja tak zawsze wskakiwałem, kurde, do koszyczka od rodziców, no jest tak się jeździło, nie? No patrzcie, jakie to jest super. Dobra, jak to się w ogóle craftuje? Okej, sprawdźmy crafting. A więc tak, 4 iron barsy i 2 bloki wełny. No i to pewnie wszystko tutaj mamy, tak, i możemy sobie porespić tutaj nawet tego shopping carta. Craftingu tutaj nie ma, siema, bo czy wiesz, że możesz skraftować wózek sklepowy i sobie na nim jeździć? Sprawdź ten crafting i... No i tyle. Nie wiem, co napisało. W każdym razie, widzowie, dobra, okej. Weźmy sobie do tego wózka i tym może tym wózkiem będziemy zwiedzać ten cały świat, bo ja widzę, że my tutaj mamy naprawdę dużo rzeczy do roboty. No i raczej tutaj, no nie będzie nudy, nie będzie... Cicho, nie mogę, nie mogę patrzeć na te zwierzęta, one są takie cudowne, takie piękne. Wy widzowie, pamiętajcie o tym, żeby wpaść na kidowice.pl, bo tam codziennie mamy na przykład bardzo duże, dużo tam jest dla was rozrywki na kidowice.pl i też na Discordzie, bardzo już duża jest społeczność, także dziękujemy wam za to. Zapraszam do zakupu KitKoksa, bo KitKoksy mogą z nami nagrywać odcinki. Dobra, chodźmy na plac zabaw, bo na placu zabaw, czekajcie, zawsze kurde coś jest ciekawego, więc tutaj można by się było rozejrzeć. Dobra, w tej skrzynce na pewno jest ukryte kurde coś, nie? To tutaj to jest niemożliwe, żeby ta skrzynka była pusta. Ja to wiedziałem, ja to czułem po prostu, że ona nie będzie pusta, ale mamy wędkę, mamy pochodnie. No wędka to ja nie wiem, czy mi jest obecnie potrzebna. Znaczy mogę, no bo możemy się później na rybę. O, iść, kurde, iść, chodzę tu krowa. Iść, o nie, ja uderzyłem ją, dobra, sorry, nie chciałem. Dobra, sorry, kurde, to było mocne. Ej, tu są parkury, patrzcie, huśtawki. Ja zawsze byłem dzieciakiem, to się lubiłem bawić na takim placu zabaw. Patrzcie, iść, dobra, no. Za dużo skilla mi nie zostało, ale nieważne. Ej, czy mi się wydaje, czy tam stoi motor? To jest rower. Co tu robi? Na tym się da wciąć! Co wy gadacie? Jak to wygląda? Jak ja jestem mały, patrzcie, jadę na rowerze, nie? Ej, to jest naprawdę niesamowite, ja nie wierzę, że to jestem na placu zabaw, siedzę na rowerze i wygląda w taki sposób, nie? No przecież to, kurde, wygląda ekstrawagancko. Dobra, ale zejdźmy sobie, bo tu jest jakaś kaczka jeszcze. Kaczka to raczej jak kaczka dziwaczka, no nie ma chyba co komentować, zwykła kaczka, no co ja wam, co ja będę gadał o kaczce? Jezus, te kury, jakie one są małe, jakie takie, kurde, piękne, takie nuggetsy by z nich były, że to szok. Dobra, chodźmy dalej. Ja widzę tutaj też, że jest bardzo dużo właśnie takich powtarzanych tych właśnie parkurków. W sensie, o, tam jest ktoś, dobra, tam jest kolejna babka, która chce nam coś powiedzieć. Tam coś też jeszcze jest, dobra, to idziemy tam. Ej, tu na pewno coś jest, patrzcie, kolejny wózek sklepowy. Ale dobra, wejdźmy tutaj, siema, czy coś tu. Wędka z marchewką na patyku. Zinteresująca informacja, można tym szybciej złowić chyba rybę. Ej, tu jest skrzynka kolejna, pokaż.
Aha, tu jest róża i troszeczkę żelaznych krad. Okej, czyli raczej to są po prostu przedmioty, żeby skraftować jakieś rzeczy. Dobra, tutaj ja widzę, że tutaj możemy kraftować właśnie ten motocykl, ten bardziej jaki motocykl, bo jest rower! I tym, ale my to sobie te rowerki na razie tutaj zostawimy. Z tego względu, jak w ogóle wygląda spawn takiego czegoś, czekajcie, ja sobie to wezmę do chwilku. O, i to się po prostu stawia. Okej, fajne, fajne. Ja sobie to na razie tutaj zostawię, bo to miasto jest naprawdę bardzo duże i chciałbym dzisiaj wam całe pokazać. W sensie nie wiem, co tam jeszcze jest, ale mam nadzieję, że jest coś sensownego. Ale chodźmy sobie do tamtej babki dalej, bo ja tam widziałem, że ona na przykład nam coś tam machała. Mówiła, siema, że chodź do mnie, no to siema, dzień dobry, witam cię. I co masz mi do powiedzenia? Fontanna za mną potrzebuje troszkę wody. Czy możesz wypełnić fontannę wodą? Few pockets in the chest, wydam ci kilka wiaderek z wodą tutaj w skrzynce i daj tam wodę do środka tej fontanny. No faktycznie, no ta fontanna nie wygląda za dobrze. Jesteśmy w stanie to troszeczkę naprawić, mamy tutaj troszeczkę tych wiaderek, więc skoro mamy taką misję, skoro misję nam babeczka dała, no to wypadałoby ją wypełnić, prawda? Więc za co tutaj wezmę sporą ilość wody, oczywiście to są nieskończone źródełka. Ej, ale jak ja tam wejść? Halo, babo! Powiedz mi, jak ja tu mam wejść, kurde, jestem dzieckiem, ja tu nie przeskoczę za daleko, no. To jest niemożliwe wręcz. Okej, dobra, czekajcie, ja może pójdę jakoś tutaj dookoła, gdzieś może jest jakieś wejście, może to o to chodzi. Tak by to było, trzeba wylewać, no nie, to które to będzie biednie wyglądać, nie, to bardziej mi się wydawało, że trzeba by było na to tam wylać, ale ja tam nie dosięgnę, kurde, no, czy dosięgnę, no nie dosięgnę, kurde, no już babo, no byś mi, kurde, dała jakąś podpowiedź, tutaj to my jedyne, co z tego zrobimy, to będzie, kurde, tak brzydko wyglądać pewnie, nie, ja tutaj, ja akurat Szekspirem wylewanie wody nie jestem za dobrym, oj, jeszcze jedno, ale wydaje mi się, że coś, co nieco tutaj, może rzucimy tej wody, o, proszę bardzo, o, tutaj jeszcze, o, proszę tam, ej, tu się już zrobiło, tu się już zrobiło, ja to bym bardzo chciał dojść do tego właśnie, żeby tutaj były te nieskończone źródełka wody, żebym ja sobie już stąd mógł zbierać tą wodę po prostu. Tak nam będzie łatwiej zrobić po prostu zadanie dla tej babi. Ja mam nadzieję, że ona nam za to da jakąś niesamowitą nagrodę, bo ja to robię naprawdę dużą ilość czasu. No to powinna, kurde, sypnąć minimum 50 zł za to. 50 zł albo mi oda za tą mapkę, bo czujecie, że ta mapka mnie kosztowała, kurde, 20 zł. Przecież to jest złodziejstwo na czystej postaci, nie? Dobra, tutaj to dajmy tak, tutaj to dajmy. Okej, tu jest już ładnie, okej, czyli w sumie nam się już prawie udało, tutaj już też się udało, dodajmy jeszcze tylko tutaj, patrzcie, jak to się już ładnie nam tu porozchodziło, to tylko te krawędzie jeszcze, tu stąd już sobie możemy pozabierać. Ej, chyba jest git! Zrobiło się, patrzcie, jest całe wykonane. I tam jeszcze nie jest, dobra, to tam jeszcze tylko trzeba wylać, bo tutaj widzę, że na końcu jakieś mamy tutaj drobne problemy. O, no jest, dobra, misja wykonana, babo, czy ja dostanę coś w zamian? No naprawdę nic? Za tak ciężką misję? Dobra, jestem zawiedziony, zażenowany, odchodzę. Dobra, chodźmy dalej, widzowie, okej. Skoro to już mamy za sobą, czekajcie, to ja może sobie wezmę ten motorek, bo na nim się by szybciej jeździło. Kurde, to jest rower! Dawid, to jest rower, no. Co? Nie! Nie gadaj, że na tym da się jeździć! Jak to zasuwa, ej! To jest mocne! Nie widziałem craftingu do tego, gdzie był crafting od tego? Ja! Patrzcie, jaka siła! O kurde, ale to zasuwa. Dobra, czekajcie, ale nie było gdzieś craftingu do tego? Nikt mi nie wytłumaczył, jak to zostało tu jest stworzone. O nie, deszcz nam pada, kurde. Ale nam się pogoda trafiła, co? No nie zawsze jest dobrze w takim parku rozrywki. Dobra, pochodźmy sobie po tych budynkach. Czy coś jest tutaj jeszcze, co mi by się przydało? Ej, wyjedź, kurde. O, dobra, sorry widzowie, ale widzicie, jak to jest stworzone. No to jest ewidentnie źle stworzona rzecz, tak? To jest ewidentnie źle. O, tu coś jeszcze jest, dobra, idę do tego jeszcze parku. Tu jest jakaś, kurde, co ty, gracisz, co widziałeś? Jaki walec? Co ty mi możesz zrobić, kurde, ty maluchu? Ty weź się chowaj. O, kurde, ty ej, dobra. Kurde, zostaw mnie, bo zginę. Jaki wariat, ty. Ale mały, kurde, jak świr paleta. Dobra, na razie go zostawię, idę na boisko. O nie, jakie to są małe mowy, wy to widzicie, zakopa. Jąka. Jak on wygląda? Jezus, pionu we mnie czas, no prawie. O, bok mnie! Nie bijcie mnie! Ja chcę iść tylko na plac zabaw się pobawić, kurde, zostawcie mnie. Chcę sobie poglądać, co tu jeszcze mamy w tej zawartości, kurde. Nie bijcie mnie, wariaty. O nie, oni mnie gonią. Kurde, będzie... Ała, co mnie bije? Ten dziomek mnie... O, jaki mały! O, kurde, ja nie mogę, dobra, muszę uciekać, bo on mnie zabije zaraz, ty. Ja... Dlaczego zginąłem? No nie wierzę w to. Dobra, pojawiłem się koło pandy znowu w tym samym miejscu, kurde. Ale dymy, widzieliście, jakie to było małe? Ej, przetrwanie tutaj nocy jest w sumie wyzwaniem, bo ja nie mam tutaj żadnych broni ani nic. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Kurde, mocne. Dobrze, że się tutaj w tym parku te moby nie respią, chociaż chyba... Ej, te moby się pojawiają po uderzeniu pioruna, czy co? Kurde, bo nie było mobów i nagle są, kurde, bo piorun uderzył.
ale strasznie są małe. Czekajcie, pojadę jeszcze tam, bo tam chyba jeszcze z przodu nie byłem. Znaczy za tym mostem. Tylko proszę mnie nie bić, proszę mnie nie atakować. Jezu, jak się ciężko tym wózkiem steruje, hopie. Jak ja bym takie coś miał na zakupach, to ja bym nigdy zakupów nie zrobił, nie? Przysięgam. Dobra, czekajcie. Ojej, zła dzielnica! Nie, tutaj jest nieładnie. Dobra, czekajcie. O, pójdę sobie tędy, dobra, pójdę tędy. Tutaj co mamy? Jakieś krzewy, jakieś krzaki. Ogólnie. O, willa jakaś! Ale Jezus, jak tu ładnie, kurde, jak no. No naprawdę, który to? A tam są, kurde, na dole. Dobra, włażę do góry, bo tu jest, o, tu jesteśmy bezpieczni. Co to? Kurde, pająk tu idzie. Pająk, aha, kurde, co są tutaj? Ej, te moby są inteligentne. Ej, one są inteligentne tutaj, kurde, dobra. Kurde, co sobie? Idę do góry, kurde, normalnie w Minecraftcie to moby, kurde, właził tam po boku. I by, nie wiem, nie wiedział jak do mnie dojść, a ten wiedział, dobra. Tu już nie wejdą, tu już zgubiły, kurde, rachubę czasu. O, tak jak mówi, o, kurde. Idź mi stąd, dobra, nie, wejdę do góry szybko, kurde, bo mnie atakują te mopsy. Niebezpieczne stworzenia. Każę wam, widzowie, gdzie ja chodziłem do przedszkola. O, to jest moje przedszkole, patrzcie. To jest moje przedszkole, prawda, eleganckie. Tutaj mamy na przykład takiego creepera wybudowanego. No, bardzo fajnie to wygląda, prawda. Mamy tutaj na przykład takiego golema, który wszystkiego pilnuje. Oczywiście, też pytacie, też tu jestem bobasem. Ale, co najlepsze, też tutaj bobasami są na przykład te owce. Inne w ogóle zwierzątka. No i chodźcie, ja wam w środku pokażę, jak wyglądało moje przedszkole. No bo tak, tutaj na przykład, no ja zagrałem tutaj w bale, tutaj na przykład z opakami się wspinaliśmy na tą wieżę, tam raz palił spas tego, tak sobie z opakami się tu bawiliśmy, prawda? Tutaj mamy taką świnkę, która łeb ma większy od kurde ciała, no ale co? Tak jest, jak się jest dzieciakiem, prawda? Tutaj se można zjeść, tu se można obradować, tu jest pani recepcjonistka, kurde, nie lubię ich, bo mnie kurde się nigdy ze szkoły wypuścić. A tu jak se pójdziemy, jest biblioteka, można se coś zenchantować, jak się ma lywla, ja tego lywla nie posiadam, niestety. No a tu jest, proszę państwa, też głowa smoga, którą również można elegancko założyć. Proszę mnie posłuchać, bo ja chcę tutaj, kurde, pokazać widzom jeszcze dalej, co się skrywa. Tu jest stacja alchemiczna. No ogólnie przedszkole jak przedszkole, wam powiem. No ja się tutaj wychowałem, byłem tu 15 lat. No ale teraz pora już na dorosłe życie. O, jeszcze jest kaczka w basenie. Jest, jak to wygląda, nie wiem. Kto te mapy robi? Dobra, widzowie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki. Ja już stąd wychodzę, bo ja już mam dość bycia dzieciakiem. Ale napiszcie w komentarzu na przykład, jakie mapki jeszcze wy znacie, które można byłoby sprawdzić.